Cześć, witajcie, jestem Technika Paw. W dzisiejszym filmie pokażę wam, w jaki sposób dodać support tak zwany liczbowy. I o co mi chodzi, mówiąc support liczbowy? Jak widzicie, jak znacie już, możemy sobie używać czegoś takiego jak setAir. Ale jakbyśmy sobie wpisali jakąś cyfrę tutaj, na przykład 4 albo inaczej, no to byłby błąd. A w dzisiejszym filmie dodamy sobie support, że jak napisamy set 0, to też nam to wychwyci jako error. No i oczywiście to działa w różne strony, set 1, no to będzie stone, tak, i tak dalej, i tak dalej. A więc no, teraz zabieramy się za programowanie tego. A więc stworzyłem sobie w ogóle nową klasę functions WE, czyli funkcję word edita. SetBlock wygląda tak, words wygląda tak. A więc, co my sobie tutaj dodamy? Stworzymy sobie po prostu jedną metodę, która będzie sprawdzać, czy to, co wpisaliśmy, to jest int. Czyli wpiszemy sobie public boolean, bo chcemy zwrócić prawdę lub fałsz. Is int, czyli czy jestem intem, is string s. To będzie nasz input. Czyli tutaj będziemy podawali po prostu to, co wpiszemy po komendzie slash set albo slash walls, bo dodamy sobie też do komendy walls ten support. Więc robimy sobie try i catch. I tutaj będzie taka specjalna coś jak number format exception. Ok, i jeżeli nam się robi number format exception, to robimy return false. A jeżeli... Aha, i teraz musimy coś sobie wpisać w try. No i w try'u to jest, generalnie robimy to, co jakby próbujemy, i jeżeli się nie uda, to wtedy będzie false i wtedy nam wyrzuci ten number format exception. No i my chcemy spróbować sparsować tego naszego, naszego stringa do integera. I jeżeli nam się uda, to zaraz coś sobie zrobimy, a jeżeli się nie uda, to będzie false. No i tutaj damy return true po prostu, tak? Czyli jak się uda, to wtedy będzie true, jeżeli się nie uda, to będzie false. I teraz w jaki sposób możemy sobie to użyć, tą metodę w naszych tutaj klasach setBlock i walls? Najpierw sobie robimy odniesienie jakieś do tej klasy functions WE. FWE równa się new functions WE. I tutaj sobie tabujemy i robimy tak. If wykrzyknik FWE i bierzemy tą metodę isInt, tutaj piszemy sobie mat, czyli ten nasz zerowy argument arg0 stąd. Czyli jeżeli ten material nie jest intem, czyli jeżeli wpisaliśmy tutaj przykładowo air, załóżmy, że ten material to jest teraz tekst i to jest air, no to wtedy nam wychwyci, że to nie jest int, czyli to parsowanie tutaj się nie powiodło, wywali nam false. I wtedy stworzy się ten materiał ze stringa, a w innym wypadku stworzymy sobie int id i to będzie integer parse int mat. I teraz sobie robimy set creator location 1, location 2, material i tu będzie specjalna funkcja get material. I piszemy sobie po prostu tutaj id. I w taki sposób mamy support w setBlocku. Teraz to samo trzeba dodać sobie w walls. Functions WE, wybieramy sobie FWE równa się new functions WE. I teraz tak, robimy sobie podobnie, czyli tabujemy to, dajmy sobie ifa, if wykrzyknik FWE is int material. Jeżeli nie jest intem, to wtedy robimy material to uppercase, a w innym wypadku weźmiemy sobie to po id, czyli tak, int id równa się integer parse int material i set creator p location 1, location 2, material get material, material i piszemy sobie tutaj id. I w taki oto sposób dodaliśmy sobie support ID do tutaj naszego pluginu, do tych komend. Teraz sobie to wyeksportujemy i zobaczymy, jak to będzie wyglądać na naszym serwerze, czy to faktycznie zadziała. Ok, serwer mi się przeładował, reload complete, a więc testujemy najpierw zwykły test, tekst, czyli piszemy sobie set air. Ok, działa, undo i teraz set 0, też działa.
A więc jak widzicie, bardzo łatwo jest dodać support liczbowy i tak dalej do tego pluginu. A więc no, jeżeli wam się spodobało to filmik, to zostawcie łapkę w górę i subskrypcję. Jeżeli macie jakieś błędy albo chcecie sobie luźno popisać, to zapraszam na Discorda, link w opisie. No i cały source code jest na Patreonie, na Discordzie jest instrukcja, jak sobie wziąć source code i tak dalej, i tak dalej. A więc no, to by było na tyle, trzymajcie się, na razie, no i cześć!